Cześć i witam na kanale Szef z Gier Polska. Dzisiaj chciałbym zacząć nowy cykl filmów pod tytułem Co nowego i po co mi to? Oczywiście, jeżeli coś pominę, bądź zostawię Was jakimiś pytaniami, piszcie w komentarzach, jak sprawić, by ten materiał stał się jeszcze lepszy. Na pewno to uwzględnimy. A dzisiaj zajmę się kuchenkami indukcyjnymi. Zapraszam do oglądania. W ofercie naszego partnera, sklepu expondo.pl, pojawiło się ostatnio kilka nowych modeli kuchenek indukcyjnych. Przyznam szczerze, że jako szef kuchni, kucharz, nigdy za bardzo nie zwracałem uwagi na ten sprzęt. Po prostu ważne było zawsze dla mnie, żeby gdzieś w kuchni jakiś taki sprzęt stał w razie przysłowiowego W. Czyli jeżeli trzeba coś szybko podgrzać, bądź wszystkie palniki są zajęte, a trzeba jeszcze dociągnąć jakiś sos lub wywar. Widziałem je również często w użyciu w sekcji cukierniczej lub deserowej, czyli wszędzie tam, gdzie potrzebna jest większa kontrola nad temperaturą. Na przykład przy robieniu kremu anglaise. Wziąłem więc na próbę kilka kuchenek, aby przyjrzeć się ich cechom, zaletom, może wadom, zobaczyć, do czego nadają się konkretne urządzenia, stwierdzić, skąd ich taka mnogość i oczywiście tym samym odpowiedzieć sobie na pytanie, na co trzeba zwrócić uwagę przy zakupie. Zatem do roboty! Przede wszystkim, wybierając kuchenkę indukcyjną, należy odpowiedzieć sobie na trzy zasadnicze pytania. Po pierwsze, do czego będzie używana dana kuchenka? Po drugie, jak często będzie używana? I po trzecie, czy w jakikolwiek sposób jest wyeksponowana przed gościem? I zacznę od tego trzeciego czynnika, czyli wyglądu. Oczywiście wyglądem kuchenka niczego nie ugotuje i ważne są jej parametry techniczne, czyli moc i średnica palnika. Ale coraz częściej, w szczególności w otwartych kuchniach, znaczenie ma również design. Jakieś pokraczne urządzenie, choćby było szczytem myśli technologicznej w zakresie gastronomii, będzie wyglądało sexy tylko i wyłącznie dla fachowców z branży. I gościom może burzyć troszkę feng shui lokalu. Oczywiście w ciągu 20 lat mojej kariery i pracy w restauracji, w kuchni, nie zdarzyło mi się, aby ktokolwiek się skarżył na wygląd sprzętu. Ale mnie osobiście zdarzyło się już kilka razy i nieraz się zdarza, że natrafiam wzrokiem na jakiś taki wystający sprzęt i od razu strasznie mi szkoda tego projektanta wnętrz czy architekta, który stanął na głowie, żeby stworzyć miłe dla oka wnętrze. Pamiętajmy, że goście, przysłowiowo mówiąc, jedzą również oczyma. Co nie ogranicza się tylko do dań, ale również do otoczenia, w którym spędzają czas. Więc oprócz funkcjonalności warto również spojrzeć na wygląd sprzętu i znaleźć kompromis pomiędzy tymi dwoma czynnikami. W przypadku, jeśli taki sprzęt potencjalnie jest jeszcze bardziej wyeksponowany przed gościem, na przykład na samodzielnej stacji omletowej w hotelu, to tym bardziej nie wolno stawiać przed gościem takiego typowego gastronomicznego klunkra. Takim właśnie kompromisem pomiędzy funkcjonalnością a wyglądem są te oto kuchenki. I mamy tu RCIC 1800 P6, 1800 P8, 3500 P4 oraz 3500 P5. I już na pierwszy rzut oka różnią się od tych typowo gastronomicznych dużo niższym profilem. Oprócz tego kuchenki RCIC 1800 P6 i P8 operują z niższą mocą 1800 W, podczas gdy pozostałe 3500 W. Ten parametr wpływa bezpośrednio na wydajność kuchenki, więc jeżeli potrzebujemy zapasowego palnika, tudzież zgrzewamy sporadycznie małe ilości, oczywiście w kontekście gastronomii, to 1800 W w zupełności wystarczy. Jeśli nasze potrzeby wykraczają ponadto i kuchenka raz po raz musi wyciągnąć 20 litrów wywaru, to przyda się to dodatkowe 1700 W. I z tą mocą bezproblemowo i stylowo możemy wyprodukować już większe ilości bez zbędnej straty czasu, bo do tego się to wszystko sprowadza. Ograniczeniem są to również średnice palników, które przy urządzeniu P6 wynoszą 22 cm, przy P8 24, a przy P4 i P5 26 cm, co prowadzi mnie bezpośrednio do czynnika, jakim jest intensywność eksploatacji. W przypadku kuchenek indukcyjnych najczęściej stosowaną powierzchnią jest szkło kryształowe, a to niestety najdelikatniejszy element tej właśnie kuchenki. W związku z czym, jeżeli chcemy pracować intensywnie w kuchni komercyjnej, bądź też wystawiać ten sprzęt przed gościem, trzeba być bardzo ostrożnym, a to już bardzo utrudnia pracę pod ostrym ostrzałem zamówień. To nas prowadzi do środka stawki, czyli do modeli RCIK 3500CG, RCIK 3500CGP oraz model RCIC 3500P1. I jak widać chyba,
mamy już do czynienia z zupełnie innym kalibrem urządzeń. Wszystkie kuchenki z tej gamy mają 3500 W, czyli to już duże i poważne, wydajne sprzęty. Są lekko opancerzone i mają duże, czytelne wyświetlacze. A to już pozwala używać tych sprzętów jako stałych elementów w każdej komercyjnej kuchni. Oczywiście nadal trzeba uważać na powierzchnię ceramiczną, ponieważ to jest taki wspólny mianownik dla całej kategorii kuchenek indukcyjnej, ale te urządzenia zostały już zaprojektowane z myślą o codziennym maltretowaniu ich przez ekipę kuchenną. I ten aspekt, czyli intensywność użytkowania, prowadzi nas do ostatniego modelu. Przedstawiam model RCIC 5000. Jeżeli szukacie czegoś naprawdę mocnego, czegoś, co zagotuje 50 litrów w dosłownie kilka minut, nie szukajcie dalej. Ta kuchnia to istny wół roboczy. Średnica palnika 33 cm pozwala na korzystanie z naczyń o średnicy nawet 38 cm. 5000 oczywiście oznacza 5 kW i w odróżnieniu do wszystkich swoich konkurentów ta kuchnia zasilana jest siłą, czyli potrzebujemy łącza na 400 V. A teraz pokażę Wam, na czym polega dokładnie różnica pomiędzy tymi sprzętami. Szybki test i porównanie. A żeby uwidocznić różnicę pomiędzy tymi sprzętami, wzięliśmy do eksperymentu dwa przeciwległe bieguny w spektrum kuchenek indukcyjnych, czyli modele RCIC 5000 oraz RCIC 1800 P8 i zagotujemy w nich wodę. Woda jest z kranu, ma tą samą temperaturę, garnki są identyczne, a w nich około 20 litrów. Zaraz włączymy kuchenki na pełną moc i zmierzymy czas. Jak widać, woda na RCIC 5000 już po 4 minutach zaczęła pracować, a do wrzątku dochodzi już po 22 minucie. Jej mniejsza kuzynka na tą samą ilość wody potrzebuje godziny i 17 minut. Mam nadzieję, że wszystkie te informacje oraz nasz krótki eksperyment Wam się przydadzą oraz pomogą wybrać odpowiedni sprzęt do Waszych potrzeb. Tym samym chciałbym zacząć pewną konwersację na naszym YouTubie, wobec czego w komentarzach piszcie, co lubicie w kuchenkach indukcyjnych, czego nie lubicie i co można w nich polepszyć. A ja w tym miejscu chciałbym się już pożegnać. Dziękuję bardzo naszemu sponsorowi i partnerowi marce Royal Catering oraz sklepowi expondo.pl za użyczenie wszystkich sprzętów, które zagrały w dzisiejszym odcinku. Oczywiście linki jak zawsze znajdziecie w opisach. Przy okazji będziemy wdzięczni za wszystkie lajki i subskrypcje. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia.